Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Wojtalik i jestem przedstawicielem Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, polskiej organizacji pozarządowej, która zajmuje się tematyką globalną i jest to główna dziedzina naszej działalności. Ważną częścią naszej pracy jest edukacja globalna, w ramach której. Wspieramy nauczycieli, uczniów, rodziców i każdego, kto jest tym zainteresowany, w dowiadywaniu się i uporaniu się ze złożonością współczesnego świata, a szczególnie relacji północ-południe, czyli relacji pomiędzy Polską i innymi krajami wysoko rozwiniętymi, a krajami uboższymi w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Chcemy poszukiwać tego, co nas łączy z ludźmi na całym świecie. Razem odkrywamy, jak działają mechanizmy współczesnego świata. Dzisiaj chciałbym Państwa zainteresować jednym bardzo ważnym tematem. Otóż jest takie słowo, które ma niesamowite działanie. Gdy tylko je słyszymy, Nagle tracimy zainteresowanie, odwracamy naszą uwagę, zaczynamy się nudzić, zaczynamy uciekać myślami gdziekolwiek indziej, aby tylko przy tym słowie nie być. Przy tym słowie i przy tym, co za nim się e, kryje. A jest to bardzo ważne słowo dotyczące każdego z nas, i to paradoks, że gdy tylko je słyszymy. To tracimy uwagę. Teraz wymówię to słowo, mając nadzieję, że nie stracę Państwa uwagi. To słowo to ekonomia. Są Państwo tutaj jeszcze? Gdy wymawiamy to słowo, większość z nas, większość słuchaczy odwraca uwagę, dlatego że ekonomia kojarzy nam się z czymś, co jest dla specjalistów. Dla ekspertów, dla tych, którzy ukończyli ekonomię na studiach, dla tych, którzy wypowiadają się w telewizji na tematy ekonomiczne, autorów artykułów w działach ekonomicznych, do których często w ogóle nawet nie zaglądamy. Tracimy uwagę, tracimy zainteresowanie. Ale proszę państwa, to jest jedno z ważniejszych słów i z ważniejszych zagadnień, gdy uczymy o... Sprawach związanych ze współczesnym światem, z naszym życiem, z ekonomią każdy z nas się spotyka e, każdego dnia. I e, chciałbym Państwa uwagę zwrócić na ekonomiczne aspekty edukacji globalnej. Zachęcam Państwa, bo jest to temat ciekawy, bardzo szeroki i każdy z nas znajdzie w nim coś dla siebie. Dlaczego mielibyśmy zajmować się tematami gospodarczymi w edukacji globalnej? Pomimo tego, że nie jesteśmy specjalistami, ekspertami, ekspertkami, dlaczego mielibyśmy to robić? Odpowiedź jest prosta: dlatego, że jest to integralna część nauczania o współczesnym świecie. Nie da się tłumaczyć świata, pomijając całkowicie kwestie pieniędzy, Władzy związanej z pieniędzmi, warunków życia związanych z pieniędzmi. Gdyby nie podatki, to nie byłoby szkół w Polsce. Jeżeli podatki płacone są uczciwie przez różne firmy i korporacje, to będzie więcej pieniędzy na pensje dla nauczycieli. Będzie więcej pieniędzy na renowację szkół, na wyposażenie. Na zapewnienie uczniom i nauczycielom godziwych warunków do pracy i uczenia się. To jest kwestia podatków kwestia ekonomiczna. Inną kwestią są wielkie inwestycje, które mają wpływ na to, co dzieje się wokół nas. My w Polsce, jeżeli w pobliżu budowana jest tama, autostrada czy jakiś, jakaś wielka fabryka, jesteśmy w bezpośrednim polu oddziaływania takiej inwestycji. Nie inaczej jest w krajach globalnego południa, gdzie inwestycje są synonimem rozwoju, podwyższania stopy życiowej, a przynajmniej nadzieją na, na lepsze jutro. To też jest temat ekonomiczny. Dlaczego to ważne? Jeżeli przyjmiemy, że ważnym punktem odniesienia dla nas są cele zrównoważonego rozwoju, to nie da się przeoczyć informacji, że wiele z tych celów bezpośrednio odnosi się do tematów gospodarczych. Koniec z ubóstwem, zero głodu, dobre zdrowie i jakość życia. Wzrost gospodarczy i godna praca, i tak dalej, i tak dalej. To są cele, czy hasła związane z celami, które bezpośrednio od, o, dotyczą tematów gospodarczych. Jedną ze wskazówek, które chcę Państwu przekazać, jest odwołanie się bezpośrednio do zadań szczegółowych, które są wymienione w celach zrównoważonego rozwoju. Gdy przyjrzymy się różnym celom dokładniej, Mówię o tym, żeby zagłębić się w zadania, które społeczność międzynarodowa postawiła sobie w ramach każdego z tych 17 celów, okaże się, że bardzo dużo tematów dotyczy kwestii gospodarczych. Szczególnie w celu 17. Na przykład, cytuję: Zwiększyć mobilizację krajowych środków. W tym poprzez międzynarodowe wsparcie na rzecz krajów rozwijających się, by poprawić krajową zdolność poboru podatków i innych przychodów. Proszę Państwa, przed chwilą mówiłem o tym, jak ważne są podatki dla finansowania szkół, finansowania edukacji, zarówno w Polsce, jak i w krajach globalnego południa. I mamy konkretne zadanie w ramach celu 17. Pomóc krajom globalnego południa, aby lepiej mobilizowały środki poprzez lepszy pobór podatków, bardziej skuteczne pobieranie podatków. Na przykład od zagranicznych firm, które działają w tych krajach. Powiem więcej, również od polskich firm, które inwestują w krajach globalnego południa albo które sprzedają yy, różne swoje produkty. One też tam powinny płacić podatki. Jeżeli zatrudniają lokalną ludność, która wykonuje pracę po o wiele niższych stawkach niż, niż trzeba by było zapłacić Polakom w Polsce, to taka firma, również polska firma, powinna płacić podatki. Inny cel. W pełni wdrożyć zobowiązania krajów rozwiniętych do przekazywania oficjalnej pomocy rozwojowej, i szczególnie chodzi o zobowiązanie do osiągnięcia oficjalnej roz... do osiągnięcia poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej w wysokości 0,7% dochodu narodowego brutto. Wszystkie kraje wysoko rozwinięte powinny taki poziom osiągnąć, niektóre z nich poziom o połowę mniejszy z racji tego, że później dołączyły do krajów wysoko rozwiniętych, tak jak Polska, ale jednak to zobowiązanie istnieje. Innym z celów bezpośrednio zapisanych w ramach celu zrównoważonego rozwoju nr 17 to pomóc krajom rozwijającym się w osiągnięciu długoterminowej zdolności do spłaty długu. Chodzi o to, żeby kraje, które posiadają wierzytelności w krajach ubogich, okazały swoją hojność, swoją solidarność i umorzyły długi. Zarówno chodzi o kraje bogate Polska też jest wierzycielem niektórych krajów globalnego południa ale również o instytucje międzynarodowe na przykład o Bank Światowy. Czy wiedzą Państwo, że w przypadku niektórych krajów ponad połowa wpływów budżetowych przeznaczana jest na spłatę zadłużenia zagranicznego? W przypadku takich krajów jak Ghana czy Angola ponad 50% tego, co rząd zbierze w formie podatków i innych przychodów, przekazywanych jest nie na edukację, nie na służbę zdrowia, nie na inwestycje, które pozwolą temu krajowi się rozwinąć, ale na spłatę zadłużenia i odsetek zagranicznych. To jest oczywiście ogromna bariera dla rozwoju tych krajów i rozwiązanie tego problemu nie jest tylko postulatem organizacji pozarządowych, aktywistów czy niektórych ekonomistów. Takie zadanie wpisane jest do celu 17, celu zrównoważonego rozwoju. Odwołuję się do tego, aby pokazać Państwu, że cele zrównoważonego rozwoju to również kwestie gospodarcze. Jeżeli chcemy o nich mówić w sposób pełny, powinniśmy posługiwać się również liczbami odnoszącymi się do gospodarki. Faktami związanymi z ekonomią, czy też mechanizmami, które mają wpływ na to, ile pieniędzy ludzie mają w kieszeni i ile mogą wydać, na przykład, na jedzenie czy na edukację. Ostatecznym celem jest to, aby było odpowiednie finansowanie rozwoju: dostępne, przewidywalne. Kontrolowane w sposób demokratyczny i skuteczny, tak aby można było realizować cele zrównoważonego rozwoju. Mówiąc o tym, również z uczniami, uczennicami w szkole podstawowej, przyczyniamy się do tego celu. Nie bezpośrednio, ale pośrednio, jednak myślę, że w sposób bardzo namacalny. Jeżeli budujemy świadomość tego, że podatki służą realizacji potrzeb społecznych, potrzeb rozwojowych, i nie tylko w Polsce, ale również w krajach uboższych. Kwestie rozwiązań podatkowych dotyczą tego, jak my żyjemy, ale dotyczą również tego, jak żyją ludzie w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. I to jest sprawa każdego z nas. Czym jest ekonomiczna edukacja globalna? Naszym zdaniem są to wszelkie treści, które odnoszą się po pierwsze do warunków życia materialnego. Czyli do ubóstwa, głodu, kwestia nierówności, kwestia dostępu do edukacji, ochrony zdrowia, kwestia dostępu do wody, do żywności, do infrastruktury. To są rzeczy, które odnoszą się do warunków życia materialnego. I to są kwestie y, ekonomiczne. Druga grupa spraw to rzeczy, tematy odnoszące się do sposobów gospodarowania. Czyli na przykład, Jakie są źródła dochodów? Kwestie związane z warunkami pracy i płacy, problem wyzysku, problem zadłużenia, zarówno krajowego, jak i osób indywidualnych, kwestie handlu międzynarodowego, umów handlowych. Kwestia związaną ze sposobem gospodarowania jest też kwestia produkcji i etycznej konsumpcji. Kwestia sprawiedliwego handlu. Również e, rola pomocy zagranicznej. Wreszcie trzecia grupa spraw e, to są e, tematy związane z przyczynami i skutkami tych zjawisk, czyli e, jakie są przyczyny tego, że ludzie są biedni? Dlaczego w dalszym ciągu istnieje głód na świecie? Dlaczego istnieje wyzysk? Dlaczego handel nie jest całkowicie sprawiedliwy? Tym zajmuje się ekonomiczna edukacja globalna. Każdy z Państwa zapewne już zajmuje się tymi tematami i mam nadzieję, że otwieram tutaj otwarte drzwi, że nie muszą Państwo już wykonywać pierwszego kroku w kierunku ekonomicznej edukacji globalnej, dlatego że Państwo już go wykonali. Pewnie rozmawiali już Państwo ze swoimi uczniami, uczennicami o ubóstwie na świecie, o tym, że istnieje głód. Może próbowali Państwo wyjaśniać jego przyczyny, opowiadać o ich skutkach, a więc już Państwo prowadzą ekonomiczną edukację globalną? Zakładamy, że prawie każdy materiał z edukacji globalnej, każdy projekt zawiera, może zawierać i powinien zawierać wymiar ekonomiczny. Kwestie gospodarcze obok kulturowych, społecznych, politycznych, środowiskowych. Są jednym z bardzo ważnych wymiarów współczesnych relacji północ-południe, a więc trzeba się nimi zajmować. Mówimy ekonomiczna edukacja globalna, ale czasami stosujemy też takie pojęcia jak wątki gospodarcze w edukacji globalnej, czy ekonomiczny aspekt edukacji globalnej albo ekonomiczny wymiar edukacji globalnej. To są pojęcia bardzo bliskie sobie i używam ich wymiennie. Tematyka jest bardzo szeroka. Eee, aby Państwa zachęcić do jej realizacji, wymienię różne tematy, dając konkretne przykłady problemów, o których można rozmawiać z uczniami i uczennicami. Dlaczego jedni ludzie są biedni, a inni bogaci? Dlaczego tak jest, że w niektórych krajach większość ludzi jest biednych albo skrajnie biednych? Jakie są przyczyny? Jak wygląda ubóstwo? Jak wygląda życie w ubóstwie? To są tematy, którymi możemy się zająć w ramach edukacji globalnej. Inny temat głód na świecie. Dlaczego w dalszym ciągu istnieje głód na świecie? Pomimo tego, że przecież produkujemy wystarczające żywności, Ziemia jest w stanie wyżywić wszystkich ludzi obecnie żyjących na świecie i jeszcze o wiele więcej tych, którzy jeszcze się nie urodzili, nawet jeżeli by. Mocno rosła populacja na Ziemi, jesteśmy w stanie wszystkich wyżywić. A więc, dlaczego tak jest, że w dalszym ciągu kilkadziesiąt tysięcy ludzi dziennie umiera z powodu głodu i niedożywienia? Dlaczego prawie miliard ludzi boryka się z tym problemem? Kolejne tematy: globalne nierówności. O nierównościach mówi się w kontekście polskim. Czy w kontekście Unii Europejskiej jedne kraje są biedniejsze, drugie bogatsze, ale przecież jeszcze większe nierówności, jeszcze bardziej drastyczne są pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi a rozwijającymi się? Tymi, w których średnia długość życia jest o wiele krótsza niż w Polsce, w których średnie dochody są wielokrotnie niższe niż nawet najuboższej osoby w Polsce. Kolejny temat brak dostępu do usług publicznych związanych z ubóstwem, ale też z biedą całego państwa. Dlaczego jest niewystarczający dostęp do edukacji, niewystarczający dostęp do ochrony zdrowia, do infrastruktury? To przecież wpływa na realizację praw człowieka. Prawa do edukacji, prawa do ochrony zdrowia, prawa do korzystania z dorobków danego kraju to są prawa człowieka. Te prawa nie mogą być realizowane z powodu ubóstwa. Jeżeli o nim mówimy o przyczynach tych, tych problemów, to pomagamy w nagłośnieniu sprawy, w wyjaśnieniu, w zidentyfikowaniu źródeł problemów, a więc, mam nadzieję, i ich rozwiązaniu. Tak się zresztą stawało, to nie jest już w przeszłości. To nie jest tylko nadzieja. Może Państwo pamiętają wielki apel milenijny o umorzenie długów krajów rozwijających się. To się udało. Przytłaczająca większość zadłużenia krajów rozwijających się wtedy, wokół roku 2000, została umorzona. Niestety długi pojawiły się znowu, ale przez kilka, kilkanaście lat wiele krajów odetchnęło. Nie tylko rządzących, ale przede wszystkim zwykłych ludzi, którzy mogli wreszcie otrzymać yy, wsparcie, mogli wreszcie otrzymać usługi publiczne, bo państwo nie musiało spłacać zadłużenia zagranicznego, nie musiało przeznaczać swoich wpływów na na, na spłacanie długów i odsetek od nich. Yy, więc nie jest to tylko yy, Wiara, ale wręcz wiedza o tym, że społeczność międzynarodowa potrafi rozwiązywać problemy, jeżeli istnieje wystarczające zrozumienie dla tych tematów wystarczająco szerokie. Inne tematy. Brak dostępu do zasobów naturalnych, i innych dóbr wspólnych, mówimy o dostępie do wody, do czystego środowiska. Bardzo ważne pod względem ekonomicznym jest dostęp do ziemi uprawnej, pastwisk, łowic, lasów dla ludzi, którzy żyją z uprawy roli, z, z łowienia ryf itd. Tak Kolejne tematy: przedsiębiorczość, a więc źródła utrzymania ludzi w krajach globalnego południa. Przecież większość. Ludzi nie żyje z pomocy międzynarodowej. Większość ludzi w krajach globalnego południa, mówimy tu o miliardach ludzi, żyje z owoców własnej pracy. Warto wraz z uczniami i uczennicami poznawać sposoby gospodarowania, na czym polega utrzymanie się ludzi w krajach globalnego południa. Dzięki temu uczniowie, którzy siedzą godzinami w smartfonach, wreszcie po raz pierwszy będą mogli zobaczyć, jak żyją ich rówieśnicy w krajach globalnego południa jak się utrzymują że dzielą czas pomiędzy edukację i pracę że czasem pracą może być pilnowanie kozy czy opieka nad kurczakami i że robią to ich rówieśnicy spędzają czas na świeżym powietrzu a nie tylko wpatrzeni w ekrany smartfonów Jednym z takich bardzo ważnych tematów są różne koncepcje rozwoju. Co to znaczy rozwój? Czy rozwój jest wtedy, kiedy jesteśmy po prostu bogatsi, stać nas na lepszy samochód, większy telewizor? Czy rozwój to umożliwienie spełniania się na różnych obszarach nie tylko hobby, nie tylko komfortu życia, ale również. Rozwoju jako osoby mającej swoje zainteresowania, pasje społeczne, kulturalne, aspiracje związane ze swoją społecznością, ze swoim krajem, ojczyzną czy, czy, czy całym światem. Ważnym aspektem jest też mierzenie rozwoju w jaki sposób mierzymy rozwój. Czy, czy mamy się kurczowo produktu krajowego brutto, ulubionego miernika? Stosowanego przez wielu ekonomistów, szczególnie tych z głównego nurtu, czy też pójdziemy za radą takich ekonomistów jak Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, czy Amartya Sen, również nagro... laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, którzy wskazują na to, że warto w inny sposób mierzyć rozwój nie tylko poprzez ilość, natężenie. Operacji ekonomicznych, ale również to, w jaki sposób korzystamy z naszego bogactwa poprzez spodziewaną długość życia, współczynnik skolaryzacji. Odnoszę się tutaj oczywiście do na przykład wskaźnika rozwoju społecznego. Wreszcie, wątek gospodarczy istnieje w różnych zagadnieniach, które, o których Państwo zapewne też. Rozmawiają ze swoimi uczniami i uczennicami. Jest wątek gospodarczy w, w tematyce migracji. Są aspekty ekonomiczne w zmianach klimatycznych. Wiele innych spraw ma również wątek ekonomiczny. Prawa pracownicze, prawa człowieka, wielko, wielokulturowość, zmiany technologiczne. A więc, jak rozpocząć zajmowanie się ekonomiczną edukacją globalną? Nie muszą być państwo Ekonomistami, specjalistami. Podstawowa wiedza o tematyce globalnej na początek wystarcza, a potem mogą Państwo skorzystać z różnych materiałów, między innymi takich, które oferuje Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Chcę Państwa zachęcić do odwiedzin naszej strony internetowej. Igo.org.pl, gdzie mają Państwo materiały dotyczące właśnie ekonomicznej edukacji globalnej, na przykład publikacja pod tytułem Zadłużenie a Walka z ubóstwem, wstęp do tematyki zadłużenia, różne inne publikacje, które pokazują, jak uczyć. O tych tematach, a także są źródłem sprawdzonych danych, informacji, którymi mogą się Państwo posługiwać podczas prowadzenia zajęć. Zachęcam Państwa szczególnie do zaprenumerowania naszego newslettera. To jest bardzo ważne, dlatego że śledzenie nas w mediach społecznościowych nie daje Państwu gwarancji, że otrzymają Państwo od nas wszystkie najważniejsze informacje. Jeżeli Państwo zaprenumerują nasz newsletter, to mają Państwo pewność, że jeżeli pojawia się na naszej stronie nowy materiał z ekonomicznej edukacji globalnej, to dowiedzą się Państwo na ten temat. Mówimy nie tylko o materiałach pisanych do pobrania w formie PDF-u, ale też o różnych filmach. Takie też są na naszej stronie i takie też będziemy w przyszłości przygotowywać i informować wszystkich tych, którzy zaprenumerują nasz newsletter. Dziękuję Państwu za uwagę.